Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku. Czytamy fragment Ewangelii Mateusza z rozdziału 12 od wersu 36. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od ciebie znak. Tutaj przystaniemy. Pan Jezus mówi dość jasno i precyzyjnie, iż to, co wydobywa się z naszych ust, będzie ocenione, będzie na tej podstawie wydany wyrok. Ale to nie oznacza, że my jesteśmy zbawieni lub nie z powodu słów, które wydobywają się z naszych ust lub się nie wydobywają. Czym są słowa? Można powiedzieć, że słowa to są obrazy naszej duszy. To, co tam myślimy, wewnątrz nas ubieramy później w słowa. Pan Jezus zresztą o tym bardzo wyraźnie powiedział w innym miejscu, powiadając, że z wnętrza człowieka pochodzi wszystko, co pojawia się na zewnątrz. I wymienia tam różnego rodzaju nasze grzechy. Między innymi część z tych grzechów, to grzechy, które koniecznie używają jako nośnika słów. Na to uczeni w piśmie mówią tak: no dobrze, no to nauczycielu, chcemy widzieć od ciebie znak. Chcemy widzieć od ciebie znak. To brzmi całkiem dobrze, ale jest pewien problem. Dlatego, że oni dopiero są po rozmowie z Jezusem. Jezusem, który w wersetach od 22 do 23 wygania demona z opętanego człowieka. A więc o jakim cudzie oni mówią? O co im chodzi? Co oni chcieli zobaczyć? Widzieli ten cud i wiecie, co powiedzieli? Powiedzieli, że Jezus wygania demona przez Belzebuba. No, nie dość, że to było nielogiczne i głupie, to jeszcze w ten sposób powiedzieli: my ci nie wierzymy. Jezus, kończąc to spotkanie z nimi, powiedział: na podstawie tego, co powiedzieliście, będziecie osądzeni. A oni niejako w obronie, czy próbując uzasadnić swoje postępowanie, powiadają: no to pokaż nam znak. Przecież ten znak widzieli. Jaka jest odpowiedź Jezusa? Jesteście złym pokoleniem, cudzołożnym i żądacie znaku, ale nie otrzymacie innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. O jakim znaku Jezus mówi? No wiadomo, o jakim znaku mówi. Nie pokażę wam żadnego znaku. Wy i tak nie uwierzycie. Wy jesteście wrogo nastawieni do wszystkiego, co mówię i do wszystkiego, co widzicie. Musimy w tym miejscu zrobić taką małą dygresję. A jak to jest z nami? Ile trzeba było słów do nas posłać, abyśmy uwierzyli, a być może nadal nie wierzymy? Ile potrzebujemy dowodów, widząc chociażby zmienione życie naprawdę sporej grupy ludzi, ile potrzebujemy dowodów na to, aby uznać, że rzeczywiście Jezus działa w życiu ludzi i to z mocą? Czego jeszcze potrzebujemy? Powiem wam, czego potrzebujemy. My chcemy żyć starym życiem. My chcemy żyć życiem tego świata i w nosie mamy to, co słyszymy i to, co widzimy. Ale żeby jakoś się usprawiedliwić, to mówimy: no to pokaż nam cud. A jaki cud jeszcze chcesz zobaczyć?
widząc, że alkoholik, narkoman, cudzołożnik, człowiek związany różnymi grzechami żyje świętym życiem. Jakiego cudu chcesz jeszcze? Na jaki dowód? Na dowód czego? Czy nie wystarcza ci to, co się stało? Przecież często znasz tych ludzi. Razem z nimi często piłeś, brałeś narkotyki, robiłeś złe rzeczy, a oni teraz tego wszystkiego nie robią i traktują cię z uśmiechem i z miłością. Jakiego znaku oczekujesz? Co chcesz? Sztuczki? Jakiej sztuczki? Gdybyś tę sztuczkę zobaczył, to byś i tak próbował udowodnić, że to przecież tylko sztuczka i każdy może to zrobić. Ludzie, musicie uświadomić sobie, że są tacy, którzy nie nawrócą się. I nieważne, czy powiemy, że nie chcą się nawrócić, czy powiemy, że Bóg nie daje im takiej szansy. To nieistotne. Oni się nie nawrócą. Oni idą na śmierć. Czy się to Tobie podoba, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. Musimy to przyjąć do wiadomości. Ludzie, o których tutaj mowa, faryzeusze, widzieli cud. Oni sami nauczali, bo to było nauczanie faryzeuszy, że jeżeli jakiś człowiek dokonuje cudów, to musi być od Boga. I kiedy człowiek, który dokonał cudów, no jak, to jest od Boga czy nie? Kiedy to stało się na ich oczach, to powiedzieli nie. Nie on to zrobił razem z Belzebubem. Dlaczego tak powiedzieli? Bo nie chcieli się nawrócić. Nie byli chętni do tego, żeby żyć świętym życiem. I tyle. Ludzie kochają grzech. Czy wam się to podoba, czy nie? Takich ludzi jest bez liku wokół nas. Ludzie kochają grzech. Kochają grzeszyć. Na dowód. Dowód, że to nie Cyrikas mówi, bo mi tam zaraz coś głupoty jakieś napisze. Przeczytam wam z Ewangelii Jana. Posłuchajcie. To nie ja mówię, to mówi Jan apostoł. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Ewangelia Jana, rozdział 3, wersety od 18 do 21. Ci faryzeusze umiłowali ciemność. No, jak to? Przecież oni wierzyli w Boga. Czyżby? A na jakiej podstawie ktoś może tak powiedzieć? Bo chodzili do synagogi, a może do świątyni w Jerozolimie? Może dziesięciny składali? Może ofiary składali? Może czytali Torę? Czy to jest dowód na to, że wierzyli w Boga? Nie! To, że chodzisz do kościoła, nie znaczy, że wierzysz w Boga. To, że składasz ofiarę, swoją drogą nędzną, to nie jest dowód na to, że wierzysz w Boga. To, że idziesz na pielgrzymkę, nie jest dowodem na to, że wierzysz w Boga. Ktoś, kto prostej rzeczy nie rozumie, będzie się upierał przy swoim, a niech tam się upiera. Nie mój problem. Dowodem dla takich ludzi jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Bardzo wielu ludzi chciało, pragnęło obalić prawdę o zmartwychwstaniu. Całe prace naukowe próbowano na ten temat napisać i co ciekawe, większość tych ludzi nawróciła się do Jezusa Chrystusa, ponieważ świadectwo zmartwychwstania jest tak dobrze udokumentowane, że nie da się go obalić. To nie jest sprawa tylko wiary. No ale jeżeli ktoś nie chce poświęcić czasu, bo kocha ten świat, to będzie miał pretekst, żeby powiedzieć, a tam zmartwychwstanie, kto w bajki wierzy. Ciekawe,
bo to są oficjalne badania katolickie. 70-80%, nie pamiętam dokładnie, ale coś pomiędzy katolików, którzy byli na tę okoliczność wypytani, wychodząc z mszy. Nie wierzy w zmartwychwstanie Jezusa. Ludzie, to co wy tam robicie? Przecież to jest cyrk na kółkach. Po co tam chodzicie? No nie wiem, jak to wyjaśnić, no ale to już jest sprawa tych ludzi. Ale Jezus mówi, zmartwychwstanie będzie dla was znakiem. Moc zmartwychwstania. Czyli będziecie widzieć ludzi, którzy mają przemienione życie, a wy dalej będziecie twierdzić, że to jakieś głupoty, że to jakieś szaleństwo. O, kiedy ja się nawróciłem, to słyszałem od wielu moich znajomych, to mu przejdzie. Inni mówili, no mężczyźni muszą mieć jakieś tam zajęcia, to mu szybko przejdzie. Ale kiedy mnie nie przeszło, to oni przeszli, bo im już się nie chciało mieć relacji z kimś, kto nie pije, kto nie baluje, kto nie żyje tak jak oni. Co zrobili? Odrzucili świadectwo. Dobrze wiedzieli, że ja się nawróciłem, ale oni tego nie chcieli. Co może smutne, ale prawdziwe, część z nich już nie żyje. To nie chodzi o to, że to jakaś kara. Po prostu tak jest. No, ludzie umierają. Umierają także wcześniej. Czasami bardzo młodo. Ale oni wszyscy, ci, którzy umarli, oni wszyscy wiedzieli, co się stało w moim życiu. Nikt się nie nawrócił. Ale skąd wiesz, ktoś powie, przecież mogli w ostatniej chwili. Wiecie co, takich bzdur nie wysłuchujcie. Jak ktoś trwa w grzechu, to trwa w grzechu i tyle. Nie liczmy na to, że coś się nagle stanie. A co to jest to coś? Co niby to jest? Ale Bóg mógł się zlitować. Bóg się zawsze lituje. Dlatego do takich ludzi jest posyłane słowo wielokrotnie. Świadectwo wielokrotnie. Jak trwają w grzechu, to trwają w grzechu. I koniec. I nie ma żadnej nadziei. Pan Jezus przywołuje tutaj ludzi, których oni znali z Tory. Mówi o mężach z Niniwy, o królowej z południa. Mężowie z Niniwy nawrócili się, ponieważ Jonasz głosił im w taki sposób, że naprawdę przerazili się i wyznali swoje grzechy. A królowa z południa przybyła do Salomona, bo słyszała o jego niezwykłej Bożej mądrości. I przebyła kawał drogi, żeby to usłyszeć. A Pan Jezus powiada, a tu jest coś o wiele więcej niż Jonasz, niż Salomon. Tutaj jest przed wami sam Zbawiciel, Mesjasz, którego podobno oczekujecie. I macie w nosie to wszystko, co On do was mówi. Jeśli słuchasz tego aceranka i masz w nosie to, co się do ciebie mówi, to mam do ciebie jedną prośbę. Nigdy więcej nie odpalaj aceranka. Nigdy więcej nie słuchaj tego, co mam do powiedzenia. Nie zależy mi na twoich lajkach, nie zależy mi na twoich wyświetleniach. To, na czym mi zależy, to żeby Słowo Boże trafiło do tych, którzy mają być zbawieni. Reszta ludzi mnie nie interesuje, ponieważ oni także i samego Jezusa nie interesowali. 17 rozdział Ewangelii Jana powiada, właściwie to jest cytat z modlitwy Jezusa, Ojcze, ja modlę się za tych, którzy mi uwierzyli. Nie modlę się za światem. I tyle. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Witam w aceranku. A wszystko po to, aby zachęcić was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.